oczekiwanego Mesjasza, Syna Bożego. Jest to dla nas wielka i święta tajemnica. Dostrzegamy w niej Zbawiciela, który przyszedł, aby ukazać nam sens życia. Zanim tę radosną nowinę powiemy, wszystkim tu zebranym bardzo dziękujemy, że przybyli do nas, bo rzeczy ciekawe będziemy przedstawiać, co się działo dawno. Baczcie tylko pilnie, nastawiajcie ucha, żeby co mówimy, dobrze było słuchać. Oto się Bóg Ojciec zlitował nad światem, zesłał swego, by stał się nam bratem, aby nas wykupił od grzechu Adama, byśmy kiedyś mogli przejść przez nieba bramę. Powiemy dziś wszystkim, w jakim przyszedł stanie i kto pierwszy przybył na to powitanie. Jakie ofiary dla Pana złożymy, wszystko to użycie, jakbyście tam byli. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić tych ludności w całym świecie. Dumny Cezar chce wiedzieć, ilu podwładnych ma w swoim państwie. Rozsyła więc gońców na wszystkie jego krańce, by rozkaz cesarski zanieśli. Oto trębacz w miasteczku Nazaret ogłasza ludowi, otwierają się drzwi, z okien wychylają się głowy. Każdy słucha. Słucha też Maryja i Józef. W imieniu Cezara, w całym państwie Rzymie, wyprowadzony z pisku ludności. Wszyscy mieszkańcy muszą udać się do swojego rodzinnego miasta. Tam zostają wpisani na Rzymie, że się uchyli, zostanie ukarany. Niech żyje, a podpisano w Rzymie, że porządno syn. Józefie, czy słyszałeś? Maryjo, to straszne. Musimy udać się do Betlejem, do miasta naszych ojców. Nie dam rady. Na pewno dla ciebie zrobię wyjątek. Zapytam. Hej, żołnierzu, słyszałem rozkaz. Moja żona i ja powinniśmy udać się do Betlejem, ale to bardzo daleko. Każdy może mieć jakąś wymówkę. Rozkaz jest rozkazem. Jak się nazywacie? Ja jestem Józef. Moja żona nazywa się Maryja. Dlaczego musicie iść właśnie do Betlejem? Pochodzimy z domu Dawida. Niewiele z tego po was widać. Wygląd zewnętrzny się nie liczy. Bóg patrzy w serce. To mnie nie obchodzi. Rozkaz jest rozkazem. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać. Każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Idzie więc Najświętsza Panienka ze świętym Józefem do Betlejem, bo stamtąd pochodzą. Idą piechotą, a tam przed nimi wspaniałe powozy ludzi bogatych, co patrzą na wiele z pogardą. Często musieli przystawiać. Wreszcie dotarli do Betlejem. Pewnie ci zimno, drżysz cała. Muszę coś dla ciebie znaleźć, abyś choć trochę czym przespała. Józefie, bardzo jestem słaba. Sił już nie mam, iść nie mogę. Może tu się zatrzymamy, już Betlejem, domki z brzegu. Pójdę poszukać noclegu. Zostań, Maryjo, zaraz wrócę. Dobra po nocy się budzi, hałas jeden snu budzi. Otwórzcie nam, dobrzy ludzie, dajcie nocleg, nawet święci. Jesteśmy bardzo strudzeni. Z Nazaretu daleka droga. Przyjmijcie nas w imię Boga. Tu nie zajazd, nie gospoda. Izba ciasna, nie pukajcie na próżno. Ja gdziekolwiek, tylko moja żona. Bóg mi oddał ją w opiekę. Jej godzina dziś nadchodzi. Musi spocząć, co jej rzeknę. Dla serca nie ma przestrzeni. Byle kąt, nawet święć. Ludziom zabrakło miłości, serca ich jak zimne głazy. Nie trzeba się na nich złościć, biedni są. Tu zapukam i poproszę, gwarno tam, pewna zabawa. Czego chcecie? Jaka sprawa? Tu na małym sam. Nazwij do Betlejem, panie. Parki dzień jesteśmy w drodze. Dajcie nocle kąt jakiś małżonce mojej ubogiej. Ja posiedzę, noc poczekam. A człowieku,
Bogiem. W moim domu jest wesele, gości wiele, ludzi wiele. Córka wyszła za celnika, świetna para. Drzwi zamykam, nie przeszkadzajcie w weselu. Do widzenia, przyjacielu. W imię Pana zastępu otwórzcie drzwi. U progu domu waszego matka stoi. O tak nad jej głową, tę głuchą noc zimą, tę ciemną noc grudniową. Co za śmiałość, jeszcze czego? Musi to być nic dobrego. Biedni, głodni i bez pracy, znam ja was dobrze, próżniacy. A cóż mnie obchodzi bieda? Mnie też darmo nikt nic nie da. Swoich kradą, państwo dusi, wszędzie tylko płacić musisz. Wszędzie kręcić, kłamać, zwodzić, byle sobie nie zaszkodzić. Bo ja tylko pieniądz cenię, oto moja rada stan. Co jeszcze powiedzieć panu? Może nóż lekko dostanę? Kupiłem dziś parę wołów, próbowałem je na polu, czy nadają się do orki. Liczyłem pszenicy, worki, beczki, oliwy na składzie. Trzeba sobie jakoś radzić, pieniądze oddam do kasy. Ciężkie czasy, ciężkie czasy. Szkoda słów na próżno tracić. Chcesz noclegu? Musisz płacić. A jeśli nie masz pieniędzy, zmykaj, bracie, byle prędzej. Pozostaje mi kałowieczek, tam przenocować możesz. Odmówili, nie przyjęli? Samolubstwie się zamknęli, ziemia im niebo przesłania. O pieniądzach tylko marzą, o zysku i dobrobycie. Ich życie nie ma żadnych ideałów. Ale Bóg ich nie omija. Często myśleć, jakie chmury w niebo idą nad stajenką, aż krwawi się dusza. Bo oto, kochani państwo, nie zawsze słońce na niebie nam świeci. Tak było i również w Jezusa życiu, choć jeszcze leżał malutki w pobiciu. Król Herod Wielki, król żydowskiej ziemi, władca okrutny, panowania chciwy. Pragnie odwiecznie wyroki odmienić i czeka właśnie na życie dzieciny. Straszny to władca, lęka się go każdy, na jego widok bledną nawet gwiazdy. Gdzie tylko spojrzy jego dziki wzrok, tam krew, tam zbrodnia, tam jęki i mrok. To wam wystarczy, a teraz dosyć, resztę niech ujrzą własne wasze oczy. Gdzie jest służba, to nic po niej, nikt nie stoi przy mym tronie. Jestem królu, wybacz proszę. Takich lejów ja nie zniosę. Toaleta zaniedbana i jeszcze nie jadą śniadania. Proszę królu, ciepła woda. Proszę, proszę, mości Panie Jezus, smaczne ci śniadanie. Prędko zabierz to baranie, nic dziś nie jem na śniadanie. Królu, chciałem ci powiedzieć, że trzech ludzi tutaj jedzie. Kto to taki? To królowie zajeżdżają, bo jakąś gwiazdkę pytają. Każdy krzyk tu wprowadzić, w dźwiękach przede mną postawić. Witam was, uprzejmie, co wprowadza was do mnie? Gdzie się narodził król nowy? On dziś wśród wesela w rodzie Izraela. Może wiecie, co się stało, gdzie się dzieci narodziło? Nie wiem, lecz gdy go znajdziecie, zaraz szybko mi powiecie. Pójdę i ja hołd odłożyć, chciałem takiej chwili dożyć. Że jemu złożą pokłon trzej królowie, jak przybył sprytnie pohamować gniew unię, kiedy stara się go przytłumić w sobie. Jak króla Heroda twarz zbladła, jakby zobaczył piekielne widziadła, jak się w swej dumie i pleni i złości na tę wiadomość od królewskich gości. A co się stanie, gdy Herod się dowie, gdzie jest dzieciątko, jak wrócą królowie? Nic się nie dowie, przecież w Ewangelii jest napisane, że mędrcy go zawiedli, trzej królowie przez anioła ostrzeżeni postanowili drogą po prostu zmienić, by nie wracać do Heroda. A Herod czeka na próżno na króla i dzieje się i wścieka. Oto za chwilę ochrzeżą wasz czas, tej nocy świętej, tej nocy pamiętnej.
wschodniej nocy. Bóg szedł na ziemię i przyjął dziecka postać, by dusze ludzkie łaską swą przemieniać. My pośród ludzi na zawsze pozostać. Więc dziękujemy za ten tak święty, radosną kolędę. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta się, Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi, a nie grają króle witaj. Pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Śpi mój maleńki syneczku, noc betlejemską w łoweczku. Lulaj, syneczku, lulaj, zaśnij maleńki Jezu. Nadejdzie kiedyś godzina, kiedy żłobek się w ołtarz zamieni. Śpi, moja słodka dziecino, niech krzyż gotuje ci ziemia. W tej samej okolicy przebywali pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Tymczasem noc ciemna okryła Betlejem, pogasły światła wokoło. Na polu za Betlejem posnęły białe baranki. I pastuszkowie też zaraz ułożą się do snu w cieple dogasającego ogniska. Nikt nie wie, że tam w oddali spełni się cud nad cudami, że na ziemi zeszło Boże dziecię i czeka na hołd ludzkich serc. Śpijcie spokojnie, ja czuwam na to w czarniu. Będę sobie śpiewał i czas piosenkami skraca. Dołożę też trochę tref do ogniska, by braciom pasterzom na wyłożni to. Co to? Czy moje oczy śpiące? Oto widzę, wielka gwiazda świeci i płonie. Niby słońce, czyżby już raz to świata koniec? Nie lękaj się, jestem posłem z nieba i przynoszę niesłychaną nowinę. W Betlejem Panna zrodziła syna, choć w nędznym leży żłobie. Lecz to Zbawiciel, biegnij prędko i obudź pasterzy, aby pokłon dzieciątko oddali. Niech biegną ci, którzy wiedzą, bogaci i biedni, wielcy i mali. Jak dobrze, żeście już stali, dziwy się dzieją na świecie, na niebie gwiazda się pali. Hej chłopcy, czy mnie słyszycie? Czemu tak wrzeszczysz po nocy? Słyszymy wyraźnie przecież. Może każdy z was mnie wyśmieje, ale co widziałem, to wierzę, aż strach po prostu człowieka bierze. Opowiedz, opowiedz nam o tym, czy coś wielkiego się stało, serce nam wali jak młotem. Bóg przybrał ludzkie ciało. Pewnie mu się zjawa śniła, miał jakieś nocne widzenia. I śmiejcie się. Opatrzcie, coś z nieba płynie, ze strachu nie można oddychać. Nie lękajcie się, pasterze, do Betlejem pospieszajcie. W żłobie dzieci nie leży, pokłon wdzięczny mój dajcie. Ojciec syna zesłał z nieba, który wszakiem się narodził, bo tak właśnie było trzeba, aby Bóg wśród nas mógł chodzić. Oto przed nami znów święta rodzina, Józef, Maryja i Jezus maleńki. Gwiazda świeciła na niebie, abyśmy dziesiątku hołd dali i złożyli dalej jak trzeba. Powiedz nam, Panno Święta, czy zdrowe jest dzieciątko, czy nic mu nie potrzeba? Dzieciątku nic nie trzeba, tylko zimno małemu. Dziadam barani koszuszek. Jezu mały, przyjmij nasze dary. Ode mnie kilka pieluszek. Ja z domu wziąłem bochę chleba. A ja ser i jajka w kobiałce. Raduj się ziemią, masz króla u siebie. Pana, co włada na ziemi i w niebie. Królestwa jego końca mieć nie będzie. A tymczasem przy żółku w stajence
nad dzieciątkiem czuwa Boża Panienka. Mały Jezus wyciąga swe dłonie, grzewnie słodko uśmiecha się do niej, a pod szafą mieli królowie, tym widokiem umacniają się zwierzę. Kto to taki? To ze wschodu mędrcy z królewskiego rogu. Witam Cię, Panie Jezu, i składam Ci dar mi złoto, największe bogactwo mojego Państwa. Pada mu duch majestatu, o Panie mój i Boże, składam Tobie darze jako kapłanowi na kadzidło najpiękniejsze. Cierpienie i ból tej ziemi przyszedłeś nam otworzyć. Przyjmij mnie jako znak prawdziwy, że wierzymy w tę tajemnicę. Jezu, idą tu do Ciebie ludzie wszystkich stanów. Panie Jezu Maluśki, my dzieci z tej szkoły też przyszłyśmy Tobie dzisiaj się pokłonić. Chcemy prosić Ciebie, Jezu, byś nam błogosławił naszą pracę i naukę i nasze zabawy. Daj nam wszystkim dużo zdrowia, pokoju i radości. Jestem uczniem, przynoszę swój dzienniczek, w którym są same szóstki i piątki, rozwiązane zadania z matematyki, przeczytane grube książki, przetłumaczone słówka z języka angielskiego oraz piękne wypracowania z języka polskiego. Pięknie, że obowiązki uczniów dobrze pełniłeś, ale także nieźle wstąciłeś. Hałasowo na lekcji, wstąpił się kolegom, żółwu na kościele, tym podobnych zachowań było bardzo wiele. Jestem nauczycielką, przynoszę akt mianowania, nagrody dyrektora szkoły, sprawdzianie wypracowania, zdarte strony głosowe i pusty papier przez ustawę na pracę. Cieszę się, że jesteś do pracy dobrze przygotowana i że pracujesz tak bardzo ofiarnie. Pracę w szkole tak się zaangażowała, że obowiązki rodzinne zaniedbywała. Mama, córka na mamę w domu długo czekała, a mąż myślał, że go zdradzała. Dziękujemy Wam wszystkim za tak liczne przybycie i za wszystkie dary, które złożyliście u stóp naszego Syna Jezusa. Dziękujemy wszystkim pasterzom, którzy przerwali głęboki sen, aby tu przybyć. Dziękujemy mędrcom ze wschodu, że pokonali dużo kilometrów dalekiej drogi. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, że odwiedzili nas w tej ubogiej stajni. Życzymy i będziemy prosić małego Jezusa, aby nam wszystkim błogosławił i obdarzył wieloma łaskami, zdrowiem, pragnieniem dobra, spokojem i radością na wszystkie dni nowego roku.